100 subów na moim kanale. Dzięki za oglądanie. Tutaj chciałem pokazać w następnych dwóch filmach, w dwóch częściach, jak ja podpiąłem te diody RGB. Sterownik do tego użyłem Arduino Nano, można Arduino Pro Mini, Arduino Uno, to jest do koloru do wyboru. Miałem pewne problemy z zasilaczem. Ale to wszystko mi się udało. To ma być takie oświetlenie zewnętrzne, już świąteczne. Ta taśma RGB jest w takiej osłonie gumowej IP67. Także w następnym filmie pokażę, jak ja to podpiąłem, jeśli chodzi o zasilanie. Wszystkie sterowniki, wszystkie rysunki, to co będę mógł, to po prostu udostępnię. W razie pytań pomogę. To wszystko. Dzięki, do następnego razu. Myślę, że jak będzie 200 subskrybentów, też coś fajnego wymyślę. Przy 50 była, jeśli ktoś pamięta, przy 50 subach była muzyczka na Arduino. Teraz mamy taki efekt świetlny. Kupiłem, jeszcze tylko powiem na koniec, że kupiłem 15 metrów tej taśmy w odcinkach po 5 metrów. Zapłaciłem za to około 220 zł z przesyłką. No i tyle. Efekty się zmieniają. Później podam bibliotekę, skąd i wszystkie sterowniki do tego Arduino. Myślę, że to będzie fajnie wyglądać, fajny efekt. Także dobra, na razie dzięki. Do następnego razu.